Chcę powiedzieć o tym, że moim zdaniem w biznesie zysk jest ważniejszy od tego, kto ma rację. A inspiracja przyszła z dość ciekawej strony. Otóż zamówiliśmy do produkowania materiałów szkoleniowych papier A5. Dostawca przysłał nam coś, co jest przycięte z ryzy, bez ładu, bez składu, plus minus jeden centymetr. Cała partia do wyrzucenia. Albo inna historia, urządzenie, sprzęt, który służy do produkcji, zepsuł się, jest na gwarancji, ale producent mówi: Ja tego nie naprawię gwarancyjnie, albo klienci płać sobie za naprawę, albo się procesujmy. No, i co robimy? No, oczywiście nie będę blokował projektu z powodu papieru. Natomiast mówiliśmy gdzieś gdzie indziej: papier, projekt z drukowaniem materiałów idzie do przodu. Czy jeżeli ta maszyna, ten sprzęt, który jest w produkcji, który jest potrzebny w produkcji, jest wąskim gardłem, to oczywiście chowam dumę do kieszeni, z niej kieszeni wyciągam portfel, płacę za naprawę i działam, dlatego że. Ta maszyna generuje mi dużo większe przychody niż to co, by, to, co byłbym w stanie sobie udowodnić i udowodnić producentowi, że jednak mi się należy na prawa gwarancyjne. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że często widzę takie sytuacje, że moi znajomi, a czasami klienci, decydują się nawet na jakieś straty, na ucierpienie w zysku biznesowym, żeby tylko udowodnić dostawcy albo producentowi, że mamy, że mamy rację. Można. Można. Tylko pamiętajmy, że misją naszego biznesu jest robienie to, do czego jesteśmy powołani, a miernikiem naszego sukcesu jest rentowność, jest zyskowność naszego biznesu. W związku z tym szkoda, żeby emocje, żeby chęć udowodnienia racji przesłoniło nam to, do czego jesteśmy powołani w biznesie.